W ostatnich tygodniach podjęliśmy wiele działań, aby zwiększyć możliwości wynagradzania zarówno pracowników oświatowych, jak i pracowników niepedagogicznych. I o tym dzisiaj w pierwszej kolejności chciałbym Państwu powiedzieć. Pierwsza rzecz. Zwiększyliśmy możliwość wynagradzania za prowadzenie wychowawstwa z kwoty bardzo wręcz można powiedzieć symbolicznej, która była do tej pory w wysokości 70 zł do 350. Jeżeli spełnią się obietnice rządu, że ta kwota zostanie pokryta ze zwiększonej subwencji, bo też wiadomo, że rząd jakby zwiększył dodatek za wychowawstwo do kwoty 300 zł, to deklaruje, że ta kwota ulegnie także zwiększeniu. To jest pierwsza rzecz. Zwiększyliśmy dodatek stażowy za opiekuna stażu z kwoty 50 do 100 zł. Sukcesywnie zwiększamy dodatek funkcyjny dla dyrektorów i wicedyrektorów. Tutaj ta maksymalna granica wzrosła prawie dwukrotnie. Zwiększyliśmy i to chciałbym zaznaczyć, podejmujemy działania. Konkretnie mamy już przygotowaną uchwałę, z którą pójdziemy na najbliższą sesję Rady Miejskiej, zwiększającą możliwość nagradzania nauczycieli z pułapu 1% do co najmniej 1%. W tym miejscu chciałbym podziękować zarówno Związkom Zawodowym NSZ Solidarność, a także panu posłowi Tomaszowi Szymańskiemu, bo to była państwa inicjatywa, aby zwiększyć tą możliwość nagradzania nauczycieli z 1%, który był sztywno zapisany w uchwale, do co najmniej 1%, co daje możliwość właśnie zwiększenia puli na nagrody. Dalej zwiększyliśmy dodatek motywacyjny do 300 zł, dodatek motywacyjny o 300 zł brutto. I jedna jeszcze kolejna bardzo ważna sprawa, to co deklarowałem wcześniej, dokonujemy regulacji płac we wszystkich sferach pracowników samorządowych. I także ta regulacja obejmie pracowników niepedagogicznych w szkołach. W tym jeszcze w tym roku w wysokości 300 zł netto na etat ze spłatą od 1 lipca. Na najbliższej sesji chcemy podjąć stosowną uchwałę zmian w uchwale budżetowej, która umożliwi nam tego typu regulacje, które zostaną, tak jak powiedziałem, uwzględnione od 1 lipca ze spłatą na przełomie sierpnia i września. Ta grupa zawodowa to jest bardzo liczna grupa, to jest ponad 600 etatów. Są to osoby, które są pełnią bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu placówek oświatowych, ale ich poziom wynagradzania jest bardzo, bardzo niski. I to jest jakby pierwsza sfera działań. Działania, które dotyczą właśnie tej sfery takiej płacowej, zarówno pracowników pedagogicznych, jak i niepedagogicznych. Drugi obszar, o którym chciałbym powiedzieć, nie mniej ważny, chcielibyśmy Państwu przedstawić zarys inwestycji, które jeszcze w tym roku będą miały miejsce w placówkach oświatowych. I tak, rozpoczynamy procedurę inwestycji nowego pawilonu w szkole podstawowej numer 4. Na dzień dzisiejszy ta inwestycja wyceniana jest na 8 milionów złotych. Jak Państwo wiecie, dzielnica Owczarki to jest jedna z najbardziej prężnie rozwijających się dzielnic, jeżeli chodzi o ludzi młodych. Tam brakuje miejsc zarówno w szkole, w przedszkolach. Dlatego decyzja o tej inwestycji. W tym roku ta inwestycja rozpocznie się. Już jesteśmy na końcówce przygotowań do ogłoszenia przetargu. Rozpoczęły się prace w liceum numer 4 na ulicy Sienkiewicza, a więc w dawnej siedzibie UMK. Decyzją Rady Miasta
ta placówka wraca do centrum, jednak prace adaptacyjne, które muszą być tam przeprowadzone, no opiewają na kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Są to prace, nie tylko prace remontowe, ale także prace związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, ale dzięki temu ta placówka będzie czysta, pachnąca, bezpieczna. No i przede wszystkim budynek, który od wielu lat jest pusty, będzie pełnił dalej rolę oświatową. Kolejna inwestycja, która przed nami, to w szkole podstawowej nr 16 w wysokości 0,5 miliona złotych. To jest kompleksowy remont szatni, całego zaplecza, sal gimnastycznych wraz z toaletami, z natryskami, z wprowadzeniem tam normalnych standardów. Nie wiem, czy Państwo widzieli, jak to dzisiaj wygląda. Jest to właściwie od 50 lat, od początku istnienia tej szkoły, tej placówki, ten poziom, czyli to podziemie, nie przeszło żadnych remontów. Dalej, szkoła podstawowa numer 21. Dokonujemy tutaj kompleksowej wymiany stolarki w wysokości 400 tysięcy złotych. Tak jak Państwo pamiętacie, na ostatniej sesji Rady Miejskiej została podpisana umowa na dzierżawę jednego z pawilonów z płatnością jednorazową. I z tych środków właśnie przeprowadzony będzie remont, wymiana stolarki okiennej, tak bardzo potrzebna w tej szkole, też niedokonana przez ostatnie 20 czy 30 lat, czyli od początku funkcjonowania tej placówki. Kolejna inwestycja w wysokości 360 tysięcy złotych to budowa boiska w szkole podstawowej numer 3. Tak bardzo oczekiwana od wielu lat. Jest to jedno z najgorzej wyglądających boisk dzisiaj w szkołach podstawowych. Stare, asfaltowe, niebezpieczne boisko z usuniętymi bramkami, które w ogóle już nie mogły pełnić swoich funkcji. Dlatego podjęliśmy decyzję, że ta szkoła, która pełni też taką funkcję, można powiedzieć, w tej dzielnicy takiej placówki, no, nie tylko oświatowej, ale także takiego ogniska kulturotwórczego, gdzie dzieci mogą przychodzić, spędzać czas, mogłyby też korzystać właśnie z tej sfery sportowej. To jest dzisiaj praktycznie niemożliwe albo bardzo niebezpieczne, a ważne dla tej dzielnicy. Dlatego taka decyzja. Kolejna inwestycja to wymiana parkietów w 3 salach gimnastycznych w szkole podstawowej numer 20 na Rządzu. Pewnie Państwo pamiętacie takie relacje sprzed roku, 2 lat, jak parkiet w tych salach wygląda. Udało się wyremontować w szkole podstawowej numer 20 zarówno dach, jak i oświetlenie w salach gimnastycznych. To, co pozostało do remontu, to właśnie kwestia parkietu bezpiecznego i to także będzie w tym roku przeprowadzone. Kolejna inwestycja to dokończenie wymiany okien w bursie szkolnej na ulicy Halera w wysokości 200 tysięcy złotych. Kolejna, dokończenie wymiany okien w szkole podstawowej numer 18 w Tarnie w wysokości 120 tysięcy złotych i remont dachu w zespole szkół technicznych w wysokości 100 tysięcy złotych. Niezbędny zresztą, ponieważ stan techniczny tego dachu nie pozwala na normalne funkcjonowanie sal na ostatnich piętrach. Łącznie w tym roku przeznaczymy 3 400 000 zł na remonty. Jest to rekordowa kwota w odniesieniu do lat poprzednich. Na inwestycje, to jest ta nowa inwestycja, o której mówimy, rozbudowa szkoły podstawowej numer 4. To jest inwestycja podzielona na 2 lata, to jest minimum 8 milionów złotych. Przypomnę, że Grudziądz od dawna nie prowadził żadnej inwestycji związanej z rozbudową placówki takiej oświatowej. Budowaliśmy sale gimnastyczne,
która na przykład w Niszku, ale nie było rozbudowy szkoły o kolejny pawilon. I to tyle, jeżeli chodzi o takie wprowadzenie, to co ja bym chciał powiedzieć jako samorządowiec. To, co Państwu powiedziałem na początku, subwencja oświatowa, która miasto dostaje na oświatę, na edukację, ona nie zabezpiecza wszystkich potrzeb. Miasto wydaje ponad 180 milionów łącznie, ale z tego 58 milionów jest, tak było w roku poprzednim, to są środki przeznaczone jakby poza subwencją. I myślę, że działania na rzecz zwiększenia subwencji oświatowej, wsparcia samorządów, no to są działania właśnie dedykowane między innymi posłom, senatorom, aby o te środki zabiegać. Szanowni Państwo, zawsze tak naprawdę najważniejsze są pieniądze, jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju, dynamicznym rozwoju, o zrealizowaniu takich warunków, czy to edukacji, czy to w ogóle sfery życia publicznego, żeby móc swobodnie się rozwijać, żeby móc zabezpieczyć te podstawowe rzeczy. Dlatego też, Szanowni Państwo, ta subwencja oświatowa, która, tak jak Pan Prezydent wspomniał, dla Grudziądza wynosi 180 milionów złotych, z czego sam samorząd ze środków własnych dokłada blisko 58 milionów, widać, że jest niewystarczająca. I to głęboko niewystarczająca. Na początku 16 marca 2018 roku wystąpiłem do pani minister Zalewskiej z interpelacją w sprawie niedoszacowania środków. I tutaj, Szanowni Państwo, musiałem również podeprzeć się danymi, jak wygląda deficyt subwencji oświatowej w Grudziądzu, czyli ile samorząd miasta musi dokładać do edukacji dzieci i młodzieży. Okazało się, że co roku, począwszy od 2015-2014 roku, dokładaliśmy kilkadziesiąt milionów. W roku 2016 było to 46 milionów złotych. W roku 2018 jest 58. Zobaczcie Państwo, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o poziom niedoszacowania edukacji. Dlatego też, mając na uwadze ustawę, którą podpisał Pan Prezydent Andrzej Duda 4 lipca, nowelizującą Kartę Nauczyciela, czego konsekwencją są podwyżki dla nauczycieli, dodatki funkcyjne, dodatki motywacyjne, wraz z innymi instrumentami wsparcia dla nauczycieli, samorząd będzie zobowiązany do pokrywania tego typu działań. Oczywiście w uzasadnieniu do ustawy jest wyraźnie napisane, że kwestie finansowe związane z podwyżkami, które od września mają, od września, 1 września 2019 roku mają trafić do grudziąckich nauczycieli, zabezpieczone, te środki mają być zabezpieczone w budżecie państwa. Tak wynika z zapisów ustawy, tak wynika z uzasadnienia, tak też informują opinię publiczną przedstawiciele rządu, pan minister Piątkowski i pani wiceminister Machałek. Jednak już pan premier Morawiecki dał sygnał samorządowcom, że być może będzie taka sytuacja, że symbolicznie państwo polskie dołoży się do realizacji tych podwyżek, natomiast całe obciążenie spocznie na finansach, barkach samorządu, czyli nas. Czyli to Grudziądzanie de facto będą musieli zrealizować i zapłacić za te rzeczy, które obiecał rząd. Szanowni Państwo, dlatego też bardzo duże wyrazy uznania dla prezydenta za to i jego służb, za to, że realizując zapisy ustawy konieczne właśnie, czyli ten dodatek za wychowawstwo, bardzo, bardzo ważny, bardzo mobilizujący, bo jeżeli kwota 70 zł, z kwoty 70 zł zostanie on podwyższony do kwoty 300 zł, to jest bardzo duża moc. 300 zł ustawowo. 300 zł ustawowo. Ustawa wyraźnie mówi, że dodatek za wychowawstwo będzie wnosił 300 zł. Natomiast to dzięki panu i panu jakby tutaj, pańskiej inwencji, te dodatkowe 50 zł trafi do grudziąckich wychowawców szkół. Już trafi, ale już trafi. To co mogę obiecać, jeżeli rzeczywiście subwencja zostanie zwiększona, to ten dodatek także zostanie zwiększony. Dzisiaj na razie jest to jakby, będzie założenia finansowane z budżetu miasta, ale jeżeli, tak co powiedziałem wcześniej, zwiększona zostanie subwencja z tego tytułu, to także przewidujemy zwiększenie tego dodatku. Szanowni Państwo, konsekwencją również tego większego wkładu, większej partycypacji, znacząco większej, bo aż 12 milionów między rokiem 2016 a 2018 jest na pewno reforma edukacji, która według pani minister Zalewskiej była absolutnie bezkosztowa, całkowicie sfinansowana przez samorządy, która nie miała nieść chaosu, miała mieć tylko jeden cel, podniesienie jakości edukacji.
Oczywiście też mam interpelację na ten temat, również z 2018 roku, kiedy interpelowałem w sprawie zwrotów poniesionych kosztów na nakłady inwestycyjne, które będą konsekwencją wprowadzenia reformy oświaty. Pani Zalewska powiedziała, że jest ona dokładnie przemyślana, w pełni sfinansowana, zabezpieczona finansowo, a w wyniku wprowadzenia tej reformy samorządy nie zostaną pokrzywdzone. Zobaczcie Państwo, co się stało na przełomie tych 24 miesięcy, 12 milionów więcej. Oczywiście ma to wpływ z całą pewnością również na funkcjonowanie też miasta, bo to dołożenie z kasy wspólnej do edukacji 12 milionów złotych. Znaczy, to jest oczywiste, no bo wiadomo, że miasto musiało przystosować pracownie na przykład w szkołach podstawowych do prowadzenia zajęć chociażby fizyki, chemii, tych zajęć takich eksperymentalnych, a także w budynkach, które pełniły funkcję gimnazjów, no trzeba było przystosować dla małych dzieci, sześciolatków, siedmiolatków, no więc to wymaga nakładów i to jest bezsporne. Przy już dzisiaj dokładaniu do subwencji z budżetu jakby bezpośrednio miasta, no to te środki jakby przeznaczane z centralnego budżetu są niewystarczające, dlatego tak jak wiele samorządów o tym mówi, musiało dołożyć i prawdopodobnie w przyszłości trzeba by wystąpić o zwrot tych poniesionych nakładów do budżetu centralnego czy do ministerstwa. Co czynią już niektóre samorządy większych miast. Z panem prezydentem Maciejem Glamowskim tuż po zakończeniu roku szkolnego zaczęliśmy analizować sytuację finansową gruziąckiej edukacji, sytuację nauczycieli i przeanalizowaliśmy te wszystkie dokumenty, które w formie uchwał zostały realizowane przez samorząd miasta. I pewna uchwała z 2019 roku, która określa zasady i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, wymagała naszym zdaniem korekty. Pierwotny zapis mówił o przyznaniu, o utworzeniu specjalnego funduszu nagród, który rok do roku wynosił 1%. Uznaliśmy wspólnie, mam nadzieję, że przekonałem skutecznie pana prezydenta, że warto, że warto jednak tutaj zastanowić się i pochylić się nad kwestią zmiany przepisów już po 10 latach tej uchwały i jakby rozszerzyć formułę, że ten fundusz nagród będzie zwiększony, będzie to płynna wartość nie do 1%, tylko po prostu od 1% i co się przełoży również na to, że zarówno w dyspozycji dyrektorów szkół, ale również w dyspozycji prezydenta, to co najważniejsze, fundusz nagród dla nauczycieli zostanie zwiększony, czyli po prostu pieniądze trafią za szczególne osiągnięcia do gruziąckich nauczycieli. Myśmy wykonali już kilka kroków. No, to co powiedziałem, Rada Miejska na ostatnim posiedzeniu podjęła uchwałę stosowną, umożliwiającą wzrost dodatków różnego tutaj typu, o których mówiliśmy, a na najbliższą sesję Rady Miasta pójdziemy z uchwałą zmieniającą właśnie sposób nagradzania. Tak zmieniając, że to nie jest sztywno 1%, tylko to jest co najmniej 1%. Podział jest taki, że 80% puli nagród jest jakby w dyspozycji dyrektora, 20% to jest w dyspozycji prezydenta, ale łączna pula ulegnie zwiększeniu. Kilka milionów złotych, sami pracownicy niepedagogiczni, to o czym dzisiaj mówimy, to jest taki wstęp, dlatego że od wielu lat wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych były spłaszczane. No, wynikało to chociażby z tego, że cały czas wzrastała płaca minimalna, a płace pracowników, którzy zarabiali więcej, jakby nie ulegały zmianie, w związku z tym ulegało to spłaszczaniu. To jest jakieś te 300 zł netto na etat, o którym mówiłem od 1 lipca ze spłatą na przełomie sierpnia i września, to jest wstęp do dalszych tutaj regulacji, które chcielibyśmy uwzględnić w kolejnym budżecie miasta. Rocznie to jest, sekretarz mi podpowiada, to jest ponad 2 miliony, 2,5 miliona prawie złotych, jeżeli mówimy tylko o 300 złotych netto na etat. Przypomnę, że pracowników niepedagogicznych w szkołach jest ponad 600, prawie 700 etatów. To jest nie potrzeba uchwały, to jest nasza inicjatywa samorządu.
My na kolejnej sesji będziemy dokonywać zmian w budżecie, które są możliwe, tak jak Państwu powiedziałem, jeżeli wprowadzimy pakiet ten naprawczy, który wprowadzamy, pozwoli nam to na rozksięgowanie środków przewidzianych na stratę szpitala i środki, które z tego uzyskamy, między innymi właśnie przeznaczamy w dużej, nie w dużej części, no w jakiejś tam części na edukację, na te zarówno podwyżki, jak i na inwestycje w placówkach oświatowych. Mówiąc o podwyżkach, dzisiaj mówimy tylko o podwyżkach w tej sferze oświaty, ale ta regulacja następuje także we wszystkich jednostkach podległych ratuszowi. Ja spotkałem się ze wszystkimi pracownikami wszystkich jednostek. Nie chcę ich tutaj teraz wymieniać, ale rozmawialiśmy o problemach, ale też rozmawialiśmy właśnie o wynagrodzeniach, o oczekiwaniach właśnie dotyczących podwyżek. A tak jak Państwu wielokrotnie mówiłem, chcemy dbać o ludzi, bo ludzie są dla nas bardzo ważni. Chcemy, żeby byli godnie wynagradzani i to wymaga rzeczywiście no, teraz wprowadzenia takich ad hoc podwyżek, ale też kolejnych regulacji, które będą uwzględnione w budżecie na rok 2020. Podwyżki, część podwyżek już weszła w życie, takich jednostek jak chociażby MOP, DPS, Dom Dziecka, one już obowiązują o 300 zł na etat, a jeżeli chodzi o inne jednostki, to zgodnie z ustaleniami podwyżki będą wypłacone ze spłatą na przełomie sierpnia i września, ze spłatą od 1 lipca. Nie wystąpiliśmy o program. Wiele obiektów placówek oświatowych korzystało z programów termomodernizacji, chociażby w tej chwili w dwóch placówkach takie działania będą prowadzone. W pierwszym LO mamy i w drugim, tak? I w drugim LO. I tam to jest też z wykorzystaniem środków europejskich, no ale nie ma środków na przykład na remont toalet czy remont szatni. To są zaniedbania wieloletnie, jeżeli chodzi o infrastrukturę. To samo dotyczy chociażby boiska w szkole numer 3. No ja Państwa zapraszam, abyście zobaczyli, jak to boisko wygląda. Pewnie Państwu jest znane. No, na to leży w kompetencjach gminy. Wiele grudziąckich boisk zostało sfinansowana z budżetu obywatelskiego. Aczkolwiek ja uważam, że środki na właśnie podwyższenie jakości infrastruktury w szkołach no nie powinny pochodzić z budżetu obywatelskiego, a powinny być normalnie, systemowo zapisane w budżecie miasta. I tak chcemy to czynić, tak aby środki z budżetu obywatelskiego rzeczywiście szły na inicjatywy mieszkańców, ale niekoniecznie związane z tą działką oświatową. I znam tą sytuację, rzeczywiście odpadły tam tynki. To jeszcze, ale to świadczy o tym, że musimy inwestować w nasze placówki oświatowe. To, że tynki spadają, no to jest jakaś technologiczna sprawa. Nie wiem, nie jestem budowlańcem. To zostało naprawione. Ale musimy zabezpieczyć środki na systemowe remonty w naszych placówkach oświatowych. I to, o czym mówimy, chociażby na rządzie, jeżeli Pan poruszył temat tej szkoły, mówimy o wyremontowaniu do końca sal gimnastycznych. One w jakimś stopniu zostały wyremontowane, został wyremontowany dach, zostało wyremontowane oświetlenie, pozostało wyremontowanie no, parkietów. Więc chcemy zakończyć, żeby sale gimnastyczne były w pełni zdatne do użytkowania, bezpieczne. Ale prace się już rozpoczęły. Jak Państwo wiecie, wiele gmin, także Grudziądz, ma problem z wykonawcami. Po prostu nie ma mocy przerobowych, nie ma fachowców do wykonywania prac budowlanych. Zrobiliśmy wszystko, aby te prace rozpoczęły się jak najszybciej. Prace w tej chwili trwają. Większość prac zostanie zakończona do końca sierpnia. Część prac będzie prowadzona jeszcze we wrześniu i w połowie października, ale nie powinno to zaburzyć funkcjonowania szkoły. Takie są uzgodnienia z panią dyrektor i z wykonawcą, który podjął się tego zadania.
Oczywiście 1 września w pięknej auli, już dzisiaj Państwa zapraszam, w najpiękniejszej auli szkolnej na Sienkiewicza będzie inauguracja roku szkolnego i z informacji, jakie posiadam, aula na ten dzień będzie odnowiona, pachnąca. O 3 jednostkach. O DPS-ie, Dom Pomocy Społecznej, mówimy o MOPS-ie i mówimy o Dzienny Dom Pobytu. Proszę mi tutaj. Dzienny Dom Pobytu, ale również Dom Dziecka. Dom Dziecka. Instytucje Kultury. Tak, Instytucje Kultury. Te jednostki otrzymały już te podwyżki średnio 300 zł netto na etat. Pozostałe jednostki otrzymają, jeszcze raz powtarzam, od 1 lipca ze spłatą na przełomie sierpnia i września. Jakie jednostki? No mogę Państwu wymienić, to są jednostki Muzeum, Centrum Kultury, Teatr, MORIF, Biblioteka, pracownicy ratusza. No DPS już wcześniej mówiliśmy, więc wszyscy pracownicy, którzy podlegają pod 300 zł średnio netto na etat. Po prostu jest to średnio na etat. Przyjęliśmy po prostu na etat. Ostateczne decyzje podejmuje oczywiście dyrektor danej jednostki do wglądu do prezydenta i nie będzie na pewno takich sytuacji, że ktoś otrzyma 20 zł, a ktoś otrzyma 2000, tak jak pan sugeruje, więc na pewno takich rzeczy nie będzie, więc przyjęliśmy pewną tutaj uśrednienie, pewną jakąś zasadę, ale ostateczna decyzja należy do kierownika jednostki, bo kierownik jednostki najlepiej zna pracowników, ich zaangażowanie i jakby chcielibyśmy też, żeby brał czynny udział w podejmowaniu tego typu decyzji. 40, czy tam prawie 50, upraszczając, 50 milionów złotych. Dzięki temu właśnie uzyskujemy środki, które możemy przeznaczyć między innymi na podwyżki i między innymi na inwestycje w infrastrukturę oświatową. To nie są jedyne inwestycje czy jedyne działania, które będziemy podejmowali w wyniku, nazwijmy to, rozksięgowania tych środków. Dzisiaj mówimy o tej sferze edukacyjnej i mówimy o podwyżce, czy Państwo tutaj o podwyżce, tak bardzo potrzebnej podwyżce wynagrodzeń w tych różnych sferach. To jest jeden z efektów już dzisiaj wdrażania tego pakietu, ponieważ idziemy w kierunku, jeszcze raz powtórzę, oddłużenia szpitala o 300 milionów, czyli nie, że pokrywamy, tylko dajemy szpitalowi 50 milionów, tylko oddłużamy, czyli zdejmujemy 300 milionów. To pozwala na pewne ruchy, tak niezbędne ruchy, tak oczekiwane ruchy właśnie w tych tutaj wspomnianych sferach. Ogólna kwota, ja w tej chwili nie chcę tutaj Państwu, mamy to nie ma z nami skarbnika, to jest kwota kilku milionów złotych do końca roku. W samych tych jednostkach, o których mówiłem, trzech, to była kwota bodajże chyba niespełna 2 milionów złotych, nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie to są kwoty milionowe, tylko Szanowni Państwo, musicie o jednym pamiętać. Tutaj dla nas ludzie są najważniejsi, bo naprawdę osoby, które pracują w MOPS-ie, ta praca jest bardzo ciężka, bardzo trudna, bardzo odpowiedzialna, niedowartościowana i po prostu tu nie ma na co czekać. Tu nie można, bo nie będziemy mieli z kim pracować. To samo, więc to jest kwota kilku milionów złotych tylko do końca tego roku. Do końca tego roku. Ale jeżeli chodzi o stricte konkretną kwotę, czy to jest 5 milionów, czy to jest 6 milionów, możemy Państwu to szybko ustalić i skarbnik ma taką informację. To było to dokładnie kalkulowane, więc jesteśmy w stanie to sfinansować, krótko mówiąc. Niektóre już trwają, ponieważ już są środki, niektóre muszą poczekać na uchwałę, stosowną uchwałę budżetową. Chociażby trwa wspomniany remont, jeżeli chodzi o budynek na Sienkiewicza, jeżeli chodzi o wymianę okien
na przykład w szkole podstawowej, na lotnisku, no to te środki de facto pochodzą, no już są też, bo podjęliśmy uchwałę na ostatnim, Rada Miasta podjęła uchwałę na ostatnim posiedzeniu, więc te środki powinny spłynąć do placówki i ta wymiana będzie już możliwa. Niektóre inwestycje musimy wpisać do budżetu, ale to nastąpi na najbliższej sesji Rady Miejskiej, więc jest to wykonalne do końca roku. Niektóre prace, jak chociażby dach w Zespole Szkół Technicznych, musimy wykonać jak najszybciej, tak aby to zabezpieczyć jeszcze przed okresem jesienno-zimowym. W naszym mieście sprawa wygląda o wiele lepiej niż w innych miastach na terenie kraju. Przygotowaliśmy 1681 miejsc, a do naboru elektronicznego przystąpiło w Grudziądzu 1311 uczniów. Takie dwie najbardziej oblegane szkoły to pierwsze liceum ogólnokształcące i drugie liceum ogólnokształcące. Dzisiaj o godzinie 12 zostaną w poszczególnych szkołach wywieszone listy z osobami, które się zakwalifikowały lub nie zakwalifikowały. Tutaj proszę pamiętać też o tym, że czasami uczniowie, bo mają takie prawo, aplikowali do równolegle do na przykład dwóch szkół. I tutaj do 15 lipca ci uczniowie, którzy zostali przyjęci do na przykład dwóch placówek, mają czas do zadeklarowania, którą z tych placówek wybrali. I po tej deklaracji 16 lipca będzie jeszcze nabór uzupełniający. Mogę Państwu powiedzieć, że w Grudziądzu zaledwie 30 osób nie zostało nigdzie przypisanych i te osoby będą mogły po 16 lipca skorzystać z tego drugiego naboru. Zgodzimy się chyba wszyscy razem, że lepsza jest sytuacja, kiedy byliśmy w stanie uczniom z Grudziądza zapewnić wystarczającą liczbę miejsc. Jak Państwu mówiłem, w Grudziądzu do żadnej ze szkół nie zostało przypisanych 30 uczniów. I wtedy po 16 lipca zostanie ogłoszony drugi nabór. Do 15 lipca ci uczniowie, którzy się dostali do dwóch, muszą zadeklarować, którą szkołę chcą wybrać. Takich, którzy się nie dostali nigdzie, jest zaledwie 30. Nie wydaje mi się, żeby była taka sytuacja. Jeszcze co do miejsc, mogę Państwu powiedzieć, tak samo jak najbardziej oblegane były pierwsze i drugie liceum ogólnokształcące. Miejsca mamy w ekonomiku, w Zespole Szkół Technicznych, w trzecim i w czwartym liceum. Tam są jeszcze miejsca. Ale też mogę Państwu powiedzieć, że ta zmiana lokalizacji czwartego liceum wpłynęła na to, że do tej szkoły więcej uczniów aplikowało. Już sama ta zmiana lokalizacji, zdaniem Pani Dyrektor, wpłynęła zdecydowanie na atrakcyjność tej szkoły. Staramy się robić wszystko, żeby tych nauczycieli w miarę możliwości przesuwać do różnych placówek. Że mam nadzieję, że odbyło to się w miarę możliwości bezboleśnie. 1600 ponad miejsc to były potencjalne miejsca. W tej chwili, kiedy już dyrektorzy mają listy i za chwilę będą wiedzieli dokładnie, którzy uczniowie rzeczywiście do nich przyjdą, przeliczą te ilości klas, które zostaną utworzone, faktycznie zostaną utworzone. Tego jeszcze na razie nie wiadomo, bo uczniowie mają prawo wyboru. A zatem przeliczą to na konkretne etaty, ale gwarantujemy Państwu, że tak jak padła deklaracja ze strony Pana Prezydenta, że będzie miasto czyniło wszystko, by żaden nauczyciel nie został zwolniony. Wprost przeciwnie, zagospodarujemy nauczycieli na różnych poziomach. Natomiast wracając jeszcze do tego elementu, o którym mówił Pan Prezydent, te 40 parę miejsc. Dlatego zabieram głos, ponieważ akurat ja wprowadzałem ten system elektroniczny naboru do szkół średnich. Znaczy za moich czasów został wprowadzony, powiedzmy, w Wydziale Edukacji. Stąd też wiem, znam te techniczne elementy związane z działaniem systemu. Te parędziesiąt osób, które nie zostały przydzielone, nie zostały przydzielone z powodu tego, że system źle działał albo że ktoś popełnił jakiś błąd. One nie zostały przydzielone na skutek faktu, że na przykład zapisały się tylko do jednej szkoły, tak? Albo do dwóch szkół,
a zarówno do jednej i do drugiej nie uzyskały, na przykład był to pierwszy bądź drugi ogólniak i nie wskazały innej żadnej szkoły poza tymi dwiema szkołami. Co powoduje, że nie zostały przydzielone do żadnej z tych szkół, ale również do tej trzeciej, do której miały prawo, bo przypomnę, że każdy uczeń miał prawo zapisać się do trzech szkół, ale jednocześnie system działa w ten sposób technicznie, że jeśli zapisać się do trzech klas w pierwszym ogólniaku, to system liczy mnie jako pierwsze zakwalifikowanie, czyli mogę się zapisać do kolejnych trzech klas w drugim ogólniaku i to jest dopiero drugi wybór i mogę wybrać zespół szkół na przykład technicznych jako trzeci wybór. Niestety prawdopodobnie te kilkadziesiąt osób nie dokonały wyborów trzeciej szkoły.